Siemka, jestem na wiosce i postanowiłem połowić sobie wiejskiej studni. No takiej głębokiej to jeszcze nie widziałem. 9 metrów, bo lina ma 10, metr mi został 9 metrów. No i zobaczymy, co tam się wyłowi. Czekajcie chwilę. Coś mam. Szczepiło się do takiego bolca. Jest siekiera. Siekiera i takie coś. No nieźle. Zobaczymy, może jeszcze coś będzie. Jestem nad Świdrem w miejscowości Józefów. Ale chyba nic tu nie będzie. Ale rzucę kilka razy. Tutaj tylko opona jest. A co będzie tu? Przekonamy się. Płytko jest. A kogóż to mój magnes złowił? Słynny kustosz. Co się okazało na złomie, że jest puszką stalową. Mocny nurt i dużo kamieni akurat w tym miejscu. Nie chcę zaryzykować, żeby mi nie utknął magnes, więc rzucam blisko. Jest fancik jakiś. Ciężko powiedzieć, co to było. O! Królewskie rządzi pod Warszawą. O, mamy coś w końcu. Co to jest? Nie mam pojęcia.
Jakiś leżak stary chyba. Fragment leżaka. Ale nie powiem na 100%. Jak widać, rzeka czyściutka, więc postanowiłem pochodzić sobie trochę z magnesem po plaży i zobaczymy, ile kapsli kryje się w tym piasku. O Jezu. Patrzcie, to nie żart. To nie żart. Kuźwa, kilogram kapsli. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. 28 kapsli i drut jeszcze jakiś, a dopiero przeszedłem tutaj tą plażę, jeszcze została jeden grosz na szczęście i jeszcze 4 kapsle, 5, 6, 7 i browar jest, nie no żartuję, browar mój. A tu co? Długopis z Holiday Inn. Karta z grilla jeszcze. Zrobiłem tak zwanego Szwajcara z kapsli. Ale na oko, nie na magnes. Ogólnie to jestem na środku rzeki Świder. Jest piekielna głębia. No nic. O co to? Butelka. Ale niestety bez listu. Odłożę ją na brzeg. Opla. Dobra, jak coś znajdę, to wam pokażę.
ogólnie gdzie bym nie był, to sprzątam. Tyle mogę po sobie pozostawić.